10. Festiwal filmowy w Cannes. To impreza, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Do małego nadmorskiego kurortu przyciąga on międzynarodowe gwiazdy i tłumy turystów. Odbywa się on od 1946 roku. Z powodu epidemii festiwal nie rozpocznie się zgodnie z planem 12 maja. Organizatorzy liczą na inny termin, przełom czerwca i lipca. Wstępna data to 15 lipca. 9. Intel Extreme Master to gigantyczna impreza e-sportowa, na której w Katowicach co roku pojawiają się czołowi zawodnicy. Wydarzenie co prawda odbyło się, ale bez publiczności. To decyzja wojewody. W imprezie miało wziąć udział około 170 tysięcy osób. 8. Wieloszlemowy turniej tenisowy French Open, zaplanowany na koniec maja, został przełożony. French Open to międzynarodowe mistrzostwa Francji w tenisie, jeden z czterech turniejów zaliczany do Wielkiego Szlema, rozgrywany w Paryżu. Francuska Federacja Tenisowa podjęła decyzję o przełożeniu tegorocznej edycji Rolanda Garrosa na 20 września. 7. Formuła 1 poinformowała, że zbliżające się Grand Prix w Bahrajnie oraz Wietnamie zostały przełożone. Formuła 1 to przeprowadzany regularnie od 1950 roku cykl najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyścigów samochodowych. Kibice będą musieli poczekać na rozpoczęcie sezonu, prawdopodobnie do maja. Biorąc pod uwagę jednak ciągły przyrost zachorowań w Europie, sytuacja będzie na bieżąco monitorowana. 6. BNP Paribas Open, główny turniej tenisowy, który odbywa się w Indian Wells w Kalifornii, został odwołany. Wydarzenie miało początkowo odbywać się w marcu 2020 roku, ale zostało przełożone. BNP Paribas to największa połączona impreza tenisowa ATP Tour Master 1000 i WTA Premier na świecie. Dyrektor turnieju powiedział w prasie: jesteśmy przygotowani na zorganizowanie turnieju w innym terminie i zbadamy opcje. 5. Glastonbury, jeden z najważniejszych na świecie festiwali muzycznych, zaplanowany w tym roku na 24 czerwca w Wielkiej Brytanii, został odwołany. Podczas festiwalu odbywają się koncerty zespołów i wykonawców z gatunku szeroko pojętego rocka oraz muzyki alternatywnej. 4. E3, największa coroczna wystawa przemysłu gier komputerowych, która została zaplanowana na czerwiec w Los Angeles, została anulowana. Organizatorzy imprezy, podczas której programiści prezentują swoje najnowsze dzieła, powiedzieli, że anulowanie to najlepszy sposób postępowania w tak niespotykanej na całej świecie sytuacji. 3. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to jedna z największych imprez sportowych w Europie. Euro pierwotnie miało się odbyć w 2020 roku, jednak w związku z pandemią 17 marca 2020 roku UEFA podjęła decyzję o przeniesieniu turnieju na przyszły rok. Najprawdopodobniej rozpocznie się on w czerwcu. Decyzja o nazwie jeszcze nie została podjęta. 2. Konkurs piosenki Eurowizji został odwołany po raz pierwszy, odkąd rozpoczął się 64 lata temu. Jest to najpopularniejszy z najdłużej trwających programów telewizyjnych na świecie. Jednym z najchętniej oglądanych niesportowych wydarzeń międzynarodowych na całym świecie. Eurowizja 2020 miała się odbyć w maju. W dniach 12-14 maja były zaplanowane koncerty półfinałowe, a finał konkursu piosenki Eurowizji miał się odbyć 16 maja w Rotterdamie. Został on przeniesiony na rok 2021. 1. Letnie Igrzyska Olimpijskie to najstarsza i największa międzynarodowa impreza sportowa świata. Igrzyska w 2020 roku w Tokio, których ceremonia otwarcia była pierwotnie zaplanowana na 24 lipca, zostały przełożone. Twórcy mówią, że odbędzie się on najpóźniej do lata 2021 roku.